Przed wami na ekranie, a przede mną na tacce 6 monet. 5 monet rzymskich z IV wieku naszej ery oraz grosik nasz współczesny po to, żeby pokazać skalę, jak malutkie są te monety. Są to monety, które kupiłem jakiś czas temu, pokazywałem wam taki krótki materiał, że na jednej z aukcji kupiłem po prostu kilka zestawów folisów po to, żeby zapoznać się z tymi monetami, spróbować je odczytać, no i troszeczkę jakby zacząć powoli wdrażać się w tą kwestię związaną z numizmatyką antyczną, w tym przypadku monetami rzymskimi. Zdecydowałem się na zakup monet tanich, tak? Te wszystkie monety, które tutaj widzicie, to są monety do kupienia za parędziesiąt złotych, może 100 złotych, jeżeli stan jest lepszy. I powiem wam, że jestem niezmiernie z tego zadowolony i dzisiaj pokażę wam właśnie kilka takich monetek, które u mnie w zbiorze się pojawiły. Zapraszam was na ten odcinek. Witam was na kanale Srebrne Prowokacje. Pamiętajcie, subskrypcja i dzwoneczek, żeby nie ominęły was kolejne materiały. Monety rzymskie, a dokładnie monety IV wieku. Ja ostatnio powiedziałem, że o monetach rzymskich nie miałem jakby żadnego pojęcia. To tak nie do końca jest prawda, bo oczywiście zrobiłem sobie takie drobne, ale naprawdę bardzo drobne przeszukanie. Sprawdziłem sobie, jak te folisy chociażby na aukcjach zagranicznych, ceny tych monet się kształtują. Wiem, że za stany takie naprawdę ładne, tych najpopularniejszych monet, no to czasami nawet 30-40 euro, a potem, no oczywiście wzgórę, tak? Te 30-40 euro to są za monety te najbardziej popularne. No i tym samym decydując się na zakup takich kilku zestawów folisów, gdzie cena za jedną monetę w granicach 30, może do 100 zł, tutaj mam właśnie taką jedną ładniejszą Konstantyna I, no to wiem po prostu, że te monety mniej więcej tyle są warte. I powiem wam szczerze, że zacząłem się wgryzać, jak te monety czytać, i naprawdę dało mi to sporo frajdy. Przyznam się szczerze, że dawno z żadnymi monetami nie miałem takiej sytuacji, że spędziłem sobie jeden czy dwa wieczory, próbując interpretować, co dokładnie na tych monetach mamy, jak one są oznaczane. Troszeczkę przeraża mnie mnogość tych odmian i wariantów tych monet. To są monety, które są wybijane w sposób ręczny, no i tym samym jest tego naprawdę sporo. Natomiast to, co mnie też zaskoczyło, to zaskoczyło mnie pewnego rodzaju uporządkowanie, ponieważ no, spodziewałem się na monetach tutaj mamy IV wiek, tak, czyli one mają 1600 lat i więcej. Patrząc na monety Polski Królewskiej, chociażby średniowieczne, no to tam, żeby cokolwiek odszyfrować, a chociażby jakąś mennicę czy władcę, no to jest to takie dosyć karkołomne, tak? Natomiast no tutaj się okazuje, że wszystko jest wprost na monecie napisane, przynajmniej na tych folisach, które mam, od tytulatury władcy, jego imienia, no po mennicę, z której ta moneta pochodzi, a może nie mennicę, co bardziej miasto czy też region, no bo z tego co wiem, to w danym mieście, na przykład samych warsztatów, w których te monety były produkowane, mogło być więcej, natomiast no same oznaczenie tutaj jest wprost podane. Zaraz wam to pokażę tutaj na kilku przykładach. Weźmy sobie na początek tutaj tą monetę Konstantyna I. Dzisiaj też tak trochę testuję inne ustawienia, jeżeli chodzi o światło i obiektyw. Z obiektywem makro. Zobaczymy, jak nam to pójdzie, ale wydaje mi się, że powinno być ok. Dobra, słuchajcie. Mamy Konstantyna I. Jeżeli chodzi o sam napis tutaj na otoku tej monety, mamy tutaj Konstantinus, Maximus, Augustus. Tutaj mamy skróty oczywiście. No czyli w wolnym tłumaczeniu Konstantyn Wielki, August. Mam problem, przyznaję się szczerze, z takim bezpośrednim tłumaczeniem tytułu August. Jeżeli wiecie, jak to dokładnie należy przetłumaczyć, wiem, że to jest tytulatura, którą posługiwali się właśnie cesarze rzymscy, natomiast no przyznaję, że no nie jestem tutaj jakoś specjalnie dobry z historii, więc jeżeli wiecie, jak to należy bezpośrednio tłumaczyć, dajcie mi znać tutaj w komentarzu. No czyli mamy po prostu po pierwsze Konstantyna I Wielkiego, w bardzo zresztą ładnym stanie, zobaczcie sami, jak ta moneta się prezentuje. No jeżeli sobie ją odwrócimy na stronę rewersu, no to zanim powiem, co tutaj jest, popatrzcie dokładnie, jak, o, tylko złapiemy ostrość, jak pięknie tutaj ta moneta jest
wykonana. I tutaj znowu takie nawiązanie do monet na przykład średniowiecznej Polski, które wyglądają, no może inaczej powiem, nijak się mają do tego, co tutaj widzimy, tak? I tutaj mamy, zacznijmy może sobie od dołu. Tutaj mamy literowe oznaczenie mennicy, tak? W tym przypadku jest to Nikomedia, dzisiejszy Izmit na terenie Turcji, no, czyli mamy tutaj to wprost podane, no tak jak na monetach bardziej współczesnych. I napis, który tutaj mamy, o, jest tak mała monetka, że mam problem, żeby ją tutaj dokładnie przed obiektywem wam dobrze pokazywać. Napis, który mamy tutaj na otoku, to jest Gloria Exertius. Chyba tak to należy czytać, generalnie chwała armii. Czyli taka moneta, można powiedzieć, propagandowa, wychwalająca osiągnięcia armii. Mamy dwóch żołnierzy i pośrodku dwa sztandary. Jak widzicie, monetka jest naprawdę w stanie bardzo ładnym. I mówiąc o tym, że takie najpopularniejsze monety właśnie w cenach od 30 do 40 euro, no i wzwyż, no to właśnie miałem na myśli tą monetę, bo no, powiem szczerze, z takich moich bardzo krótkich obserwacji widzę, że no jest tych monet na zagranicznych rynkach naprawdę sporo. Czyli to jest pierwsza moneta, żeby wam pokazać, jak to może mniej więcej wyglądać. I teraz weźmy sobie tutaj bez omawiania, bez wchodzenia w szczegóły, może jeżeli chodzi o wszystkich tych władców, weźmy sobie tą monetę. Tutaj mamy monetę, która jest, o, tylko jeżeli mój obiektyw zdecyduje się złapać ostrość, to wtedy wam powiem, że ona jest, bo jak na razie to jej nie ma. Kurczę. No, dobra, ma z tym problem widocznie tutaj jakiś, ale myślę, że jakoś damy radę. Słuchajcie, tutaj mamy Walentynian I, DN Valentini, August, tak, PF, nie, źle przeczytałem, przepraszam, DN Valentinianus PF AUG, czyli Dominus Noster, czyli jaśnie nam panujący, chyba tak należy to tłumaczyć. I też przyznaję się szczerze, że ja pierwszy raz, gdy spotkałem się z tym DN, to zacząłem szukać, który władca, jakby tutaj, które imię zaczynało się od DN, natomiast no to DN się powtarza na wielu tutaj monetach, czyli mamy po prostu Dominus Noster, następnie imię i Augustus, tak jak poprzednio. Natomiast co jest ciekawe, na rewersie, zobaczcie, jak ta moneta wygląda. No i też się zastanawiałem, co tutaj dokładnie na tej monecie możemy mieć. Ja sobie tutaj zerkam jeszcze też na pewne ściągi, żeby nie pomylić właśnie tego, co tutaj na tych monetach mamy. Pierwsza kwestia to jest znowu oznaczenie mennicy. I tutaj mamy SIS. I to jest mennica w Siscja, mennica Siscja, Chorwacja, dzisiaj blisko Zagrzebia, znaczy kiedyś, nie wiem czy Zagrzeb istniał w tamtych czasach, natomiast dzisiaj jest to miasto położone blisko Zagrzebia. I tutaj słuchajcie, mamy na rewersie władcę ze sztandarem i ten władca trzyma za głowę jeńca, tak, czyli jest to znowu moneta mocno propagandowa. Tak się to prezentuje. I teraz może być taka sytuacja, że ten sam, jakby to samo przedstawienie, jeżeli chodzi o właśnie wizerunek, ale będzie z różnych mennic. I weźmy sobie jeszcze jedną monetę z tej piątki. Tym razem będzie to Konstancjusz II. Jak patrzymy tutaj na kwestie związane z tytulaturą, no to znowu mamy DN i napis. Natomiast no tutaj widać, że jest to już nieczytelne, czyli to dla mnie również pierwsza wskazówka, że trzeba mocno się skupiać, żeby monety te były centrycznie wybite. No po prostu w przypadku braku tej centryczności, no uciekają nam napisy, które są niezbędne do zidentyfikowania
danej monety. No i tutaj mamy jeszcze inną scenę. Tutaj mamy taką scenę bitewną, gdzie rzymski żołnierz, tutaj mamy tarczę, tutaj mamy, nie wiem, czy to jest miecz, czy jakaś pika, ale generalnie atakuje, czy też walczy z jeźdźcem konnym, który jest przewrócony już tutaj na ziemię. Czyli taka scena bitewna. I tutaj też mamy mennicę właśnie z tej Chorwacji, czyli Siscja. Tak ta monetka się prezentuje. Czyli jak widzicie, to jest trzecia moneta. Te kwestie związane z portretem są za każdym razem bardzo podobne, natomiast tutaj mamy trzeci typ pewnej sceny. Tutaj mamy akurat tą scenę bitewną. Postaram się wam pokazać wszystkie razem na jednej. No, tylko jest to dla mnie dzisiaj, mówię wam, trochę trudne przy tym tutaj obiektywie makro, no bo jednak... Dobra. Trochę oddalmy. Czyli tutaj mamy żołnierza walczącego z jeźdźcem, który jest już przewrócony na ziemię. Tutaj mamy władcę. Tutaj mamy władcę z jeńcem. No i tutaj mamy chwałę armii, czyli dwóch żołnierzy. Trzy monety, malutkie monety, natomiast jak widzicie, kwestie związane z symboliką, z pewną propagandą, pokazaniem chwały i wielkości Rzymu. No pięknie się to tutaj przewija. No i powiem wam szczerze, że no, w momencie, gdy troszeczkę zapoznałem się, jak te monety czytać, no to biorąc taką monetę do ręki, no to tutaj wszystko jest jasne i czytelne. Warto również wspomnieć, że naprawdę, jeżeli chodzi o internet, no to mamy mnóstwo, ale to naprawdę mnóstwo informacji na temat tych monet. No począwszy od tego, że internetowy katalog Numista nawet daje nam możliwość dodawania sobie tych monet do własnej kolekcji, są one tam fajnie opisane, ale w wielu innych miejscach właśnie są dedykowane katalogi właśnie folisów rzymskich. Widać, że to kolekcjonowanie tego typu monet jest dosyć popularne. Ja przyznaję, że w Polsce jakby nie znam osoby, która te monety zbiera. No Boże, poza jedną, pozdrawiam. Natomiast jest to taki temat raczej mało popularny, no ale sądząc po tym, co znalazłem w internecie, po mnogości informacji, no to podejrzewam, że na świecie już to tak może nie wyglądać. Jest to też taki temat dosyć mocno uniwersalny, bo my w Polsce dosyć mocno skupiamy się na monetach polskich, no wiadomo, no bo one są dla nas najbardziej interesujące. Natomiast powiem wam szczerze, że Cesarstwo Rzymskie z punktu widzenia kolekcjonarskiego jest takim tematem chyba ponad regionalnym, tak, to znaczy czy to Stany Zjednoczone, czy Europa, no wiem, że wiele osób tymi monetami się interesuje, niezależnie od miejsca pochodzenia. Także słuchajcie, taki dzisiaj materiał troszeczkę inny niż zazwyczaj, no bo tego typu monety z takim może pokazaniem bardziej szczegółowym jeszcze na moim kanale się nie pojawiały. Ja powiem wam szczerze, jeszcze raz jestem niezmiernie zadowolony, że właśnie taki zestaw polisów udało mi się kupić. Powiem również, że część tych monet mi się powtarza, ja sobie na pewno zdecyduję, które dokładnie do mojej kolekcji na dłużej zawitają. Mam też inne monety fajne, które wtedy kupiłem i one też w najbliższym czasie na pewno na filmach się pojawią. Słuchajcie, a na dzisiaj to wszystko. Bardzo wam dziękuję za obejrzenie tego filmu. Pamiętajcie, subskrypcja, dzwoneczek, no i przede wszystkim piszcie w komentarzu, co myślicie na temat tego, co dzisiaj dla was przygotowałem. A w najbliższym czasie pojawi się również film na temat monet pięciofrankowych, ponieważ przygotowuję się do zrobienia takiego internetowego zestawienia, takiego katalogu internetowego monet pięciofrankowych. Ja w jednym z moich filmów, tutaj link znajdziecie w opisie, pokazałem wam, jak wygląda moja kolekcja piątek. No i czas, żeby to troszeczkę uporządkować i więcej takich filmów bardziej szczegółowych na ten temat przygotować, więc śledźcie tutaj kanał, bo w najbliższym czasie to się właśnie pojawi. Na dzisiaj to wszystko. Dzięki. Cześć.